Konferencja pod nazwą Integracja Zarządzania w Obszarach Funkcjonalnych odbyła się pod koniec czerwca w hotelu Wulkan w Szczecinie. Stowarzyszeniu Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego udało się zaprosić do naszego miasta przedstawicieli najważniejszych jednostek samorządowych z naszego regionu, a także organizacje działające w podobnym obszarze w innych miastach w Polsce. Cel to wymiana doświadczeń i obserwacji, a także dyskusja nad realizacją strategii zintegrowanych obszarów terytorialnych oraz zadań, które właśnie są podejmowane przez poszczególne miasta. W tym roku przyjęliśmy sobie jako temat wiodący współpraca w aglomeracji, ale pod kątem, poczynając od planowania przestrzennego, takiego zintegrowanego, spojrzenia właśnie na plany zagospodarowania, dalej niska emisja, jak z nią walczyć, co jest ważne, jak podchodzić do tego zjawiska, które jest coraz powszechniejsze i coraz trudniejsze, a chcemy żyć w dobrych warunkach, w dobrej atmosferze. Wymiana doświadczeń jest bardzo ważna, bo pozwala uniknąć problemowych sytuacji. Szczecin w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych zdecydowanie stawia na transport, co podkreślił prezydent Piotr Krzystek. Ważne jest także przygotowanie strategii działania i konsekwentne jej realizowanie. Funkcjonujemy, żyjemy razem. Dzieci jeżdżą do szkół, dorośli do pracy. To wszystko powoduje, że jeżeli chcemy myśleć poważnie o rozwoju tych obszarów, o byciu takim bardziej przyjaznym samorządem dla mieszkańców, to musimy patrzeć na to wszystko kompleksowo. I temu służą przede wszystkim działania naszego Stowarzyszenia Obszaru Metropolitalnego, ale także środki unijne, które wykorzystujemy poprzez taki instrument jak ZIT, czy inne projekty, które są dedykowane do obszarów metropolitalnych. To się nam udaje od wielu lat już w Szczecinie, bo mamy efekty tych działań, choćby kolej metropolitalna, którą w tej chwili już realizujemy. Duże miasta powinny harmonijnie współpracować z mniejszymi gminami po to, by wspólnie rozwiązywać problemy mieszkańców. Najważniejsze wyzwania polityki spójności po 2020 roku są tożsame z zadaniami wskazanymi do realizacji przez Szczeciński Obszar Metropolitalny. Transport miejski, zwłaszcza w obszarach metropolitalnych, to jest kwintesencja zintegrowanych inwestycji terytorialnych, bo taka jest tematyka dzisiejszej konferencji, a więc jaką rolę pełnią tak zwane ZIT-y w potocznym rozumieniu w rozwoju kraju. ZIT-y są podejściem całkowicie nowatorskim i Komisja Europejska podkreśla, że to polskie podejście jest też wyjątkowe na skalę europejską, bo zdecydowaliśmy się wspierać tak zwane obszary funkcjonalne, czyli wyjść poza wąsko rozumiane granice administracyjne miast. Tylko współdziałanie może przynieść oczekiwane przez Komisję Europejską efekty. Niska emisja, rozlewanie się miast, problemy transportowe, dostęp do usług publicznych. Współczesne aglomeracje mierzą się z szeregiem problemów. Plan zagospodarowania przestrzennego obszaru metropolitalnego czy obszaru funkcjonalnego, następnie przygotowanie inwestycji związanych z mobilnością zrównoważoną, gdzie dominowałby właśnie transport publiczny uzupełniony o tak zwane urządzenia transportu osobistego, czyli rowery, elektrorowery, inne środki transportu, których jeszcze dzisiaj nie znamy w języku polskim, ale już funkcjonują na ulicach i jeżdżą. A więc ta ostatnia i pierwsza mila to jest kwestia w kontekście transportu. Ale bardzo ważnym elementem jest także postrzeganie obszaru funkcjonalnego i ich funkcji mieszanych. Nie możemy doprowadzić do nadmiernej koncentracji funkcji w centrum, a na przykład monofunkcji mieszkaniowej na obrzeżach. Podczas pierwszego dnia konferencji Integracja Zarządzania w Obszarach Funkcjonalnych omówiono także krajowe i zagraniczne trendy w planowaniu przestrzennym, a także zagadnienia długoterminowych strategii komunikacyjnych dla obszaru zrównoważonej mobilności miejskiej.